24 i 25 marca Poznań stał się polską stolicą tatuażu, a to za sprawą pierwszego konwentu spod znaku Tattoo Convent. Niestety bardzo żałuję, że nie mogłam tam być, ale nic straconego. Szykujcie się na relacje z Wrocławia w maju. Wróćmy jednak do sedna tego filmu. Nie nagrywałabym go, gdybym nie miała Wam czegoś ważnego i przydatnego do przekazania. Otóż, moi drodzy, na poznańskim konwencie miała miejsce premiera bardzo ciekawej aplikacji InkDad. I dzisiaj zamierzam ją wspólnie z Wami wytestować. Będzie to moje pierwsze wrażenie po tygodniu od premiery wersji beta. Zanim jednak przejdę do testowania, to może wyjaśnię Wam, na czym ten fenomen nowej apki polega. Ale w tym celu muszę sobie pójść po laptopa, więc dajcie mi chwilę. Okej, mam już laptopa przed sobą. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć informacje na temat tej aplikacji z ich fanpage'a na Facebooku. Więc jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to Was tam odsyłam. Ja tutaj zrobię tylko taki mały skrót. Dzięki InkDad uzyskamy dostęp do przeglądania bazy studiów oraz tatuatorów i ich prac z całej Polski. Odnajdziemy inspirację do swojego następnego tatuażu oraz odpowiednią osobę, która go dla nas wykona. Moim zdaniem to też całkiem fajne rozwiązanie, bo większość z nas szuka inspiracji po internecie, jest to tak jakoś chaotycznie zawsze rozrzucone, więc jak będziemy mieć to wszystko w jednym miejscu, to zdecydowanie ułatwi nam cały ten proces poszukiwania. Znajdziemy gotowe pomysły do realizacji, które będziemy mogli zarezerwować od ręki. I to mi się najbardziej podoba w tych wszystkich obietnicach, ponieważ ułatwi komunikację między tatuatorem a klientem. Także na duży plus. Będziemy na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku tatuażu dzięki wygodnej przeglądarce nowości na rynku. Jeżeli ta baza będzie aktualizowana na bieżąco, to naprawdę może być ciekawie, bo im więcej studiów i tatuatorów będzie w tej bazie, tym większy pogląd na rynek będziemy mieć. No dobra, z opisu aplikacji wynika, że mamy tutaj do czynienia z platformą będącą połączeniem czegoś w rodzaju Pinteresta oraz Instagrama, z czymś w rodzaju rejestru. Nie chcę tutaj wprowadzać Was w błąd, bo nie do końca znam się na tworzeniu stron internetowych. W każdym razie koncepcja mnie osobiście bardzo się podoba, więc zapraszam Was teraz na ekran mojego laptopa, zmienimy trochę kadr i sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Tak więc w ten sposób wygląda właśnie strona główna aplikacji InkDad. Jak widzicie, ja już wcześniej założyłam sobie konto, więc teraz, żeby cały proces przyspieszyć, po prostu się zaloguję. I założyłam to konto jako zwykły użytkownik. Macie także możliwość zrobienia tego, zarejestrowania się w domenie jako artysta bądź studio. I tak jak mówiłam, budowa tej aplikacji jest dość intuicyjna i zbliżona trochę do Instagrama. Tutaj mamy na dole pasek nawigacyjny, stronę główną, zakładkę wolne projekty, w której też już pojawiły się jakieś prace. Tutaj mamy nazwę studia oraz artystę. Hashtagi do każdego zdjęcia, które pozwalają nam określić styl i tematykę danego tatuażu. No i jak widzicie, możemy także oceniać te prace. Pasek ulubione. W tej chwili nie mam nic w ulubionych, więc na razie on nie działa. No i wyszukiwarkę. Jeżeli klikniemy z kolei na nazwę studia, wyświetla się nam podstrona, opis, tutaj mamy wszystkie linki do mediów społecznościowych, które ułatwią nam kontakt ze studiem, oraz wyświetla się nam również panel wraz z pracami artystów. Jeżeli klikniemy na daną pracę, no to oczywiście przejdziemy do tego zdjęcia. Jeżeli z kolei klikniemy w imię bądź pseudonim danego artysty, to przejdziemy na jego podstronę, gdzie możemy przeglądać jego wykonane prace oraz dostępne wolne projekty. Akurat w tym przypadku nie ma żadnych wolnych projektów.
Okej, wróćmy jeszcze raz na stronę główną. No więc tak pokrótce to wszystko wygląda. Poruszanie się jest naprawdę bardzo intuicyjne. Nie mam z tym najmniejszych problemów. Wiadomo, że na razie jest tutaj jeszcze mało prac, ale pamiętajmy, że jest to wersja beta, która cały czas się rozwija. Zresztą kilkukrotnie już to podkreślałam w tym filmie. No, wygląda to naprawdę całkiem przyzwoicie. Jest to czytelny interfejs. Nie będzie sprawiał najmniejszych problemów w użytkowaniu. Jeżeli baza prac i studiów będzie na bieżąco aktualizowana przez twórców aplikacji współpracy z artystami, to naprawdę będzie to świetne narzędzie, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób będziemy mogli umówić się z wybraną osobą na terenie całego kraju. Tak jak już mówiłam, zawsze to było gdzieś tak rozstrzelone po całym internecie i albo dane studio miało swoją stronę internetową, albo dany artysta miał swojego Instagrama, czy fanpage'a na Facebooku, albo wiecie, umawialiście się z nim też mailowo. Różnie to bywa. I tutaj, jeżeli ten pomysł wypali, to naprawdę będziemy mieć wszystko w jednym miejscu, co mnie osobiście bardzo się podoba, myślę, że Wam również. I mówię to jako osoba bezstronna, w żaden sposób nie sponsorowana przez twórców czy przez organizatorów Tattoo Convent. Ja po prostu lubię być na bieżąco z wszystkimi nowinkami i przekazywać Wam te informacje, żebyście i Wy również mogli wybrać z tego coś ciekawego dla siebie. Tak więc, dajmy jeszcze czas tej aplikacji na rozwój. I myślę, że jeżeli lubicie sobie, wiecie, scrollować coś na telefonie czy tam w komputerze, to ta aplikacja będzie dla Was. No i przede wszystkim, jeżeli jesteście maniakami tatuażu, to zdecydowanie będę mogła Wam ją polecić. W przyszłości na pewno spróbuję umówić się na dziarkę z pomocą tej aplikacji. Może podczas trwania wrocławskiego Tattoo Convent? Kto wie? W każdym razie, jeżeli mi się uda, to na pewno podzielę się z Wami moimi doświadczeniami. A na dzisiaj to by było już tyle. Zachęcam serdecznie do odwiedzenia moich pozostałych mediów społecznościowych. Tutaj macie wszystkie linki. Zapraszam również do subskrypcji kanału, obejrzenia pozostałych materiałów. Na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie. A ja na dzisiaj się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!